Siema wszystkim, ja jestem Soa, to są rośliny versus zombiaki. Chcieliście, żebym zagrał chomperem? Chomperem, to zagram chomperem. To jest taka roślinka, mam rodzajów chomperów kilka. Hot Rod, chomper i chomper, to aż dwa, to nie kilka. Dobra, jakie on ma umiejętności? Ma sprint borrow, super sticky goop, dobra. Wydaje mi się, że to będzie dobrze, dajemy go. Wchodzimy do gry, oczywiście wymutowujemy wszystkich w grze. Ja nie lubię bardzo grać chomperem, wiecie czemu? Nie do końca czaję, jak, o co w tym chodzi. Nie wiem, kiedy ja ich mogę zjadać, a kiedy nie. Ojoj, ale mnie uderzył, aż wyskoczyłem. Dobra. O, patrzcie, zjadłem go, tak? A jeszcze ten mnie strzela, no i ten mnie zabił. Ogólnie na naszych przeciwnikach w pewnym momencie pojawia się takie zęby się pojawiają. No i to oznacza, że chyba możemy gryźć, tak? Możemy zjadać, zjadać naszych przeciwników, ale... Brum, brum. No i oczywiście możemy gryźć za jakiś tam nieduży damage. No to strzelać na pewno nie możemy. No. Kurde. Chciałem go normalnie ugryźć, no i nie mogłem. Nie wiem, co było nie tak. Tak jak mówię, tą klasą bardzo niewiele grałem. Praktycznie dwa razy. A jeszcze coś chciałem zrobić. Chciałem customize zrobić. I zobaczyć. Aha, czyli mu się da zmienić to, co ma na głowie, tak? To jest jego standardowy ubiór. Może mieć na przykład taki. Nie no, to jest akurat niezły. Język może mieć inny. No, ten język też jest całkiem fajny. Te skrzydełka mi się za to bardzo nie podobają. O, dajmy mu takie kolce. No i tatuaże jakieś lepsze może. Uuu, złote, dobra. Idziemy. Uuu, hehe, teraz powiem wam ładnie. Naprawdę świetnie to jest graficznie zrobiona ta gra. Aż chce się, wiecie, korzystać z tych wszystkich dodatków, które oni dają. Gdzieś mi zniknął. Ach, mógłbym go sticky głupem na dwóch popluć. Będę tak robił następnym razem. Ktoś mnie tu podnosi. Ojoj, chyba mu się nie udało. Czekajcie. Dobra, teraz będę robił tak. Najpierw będę pluł na nich, a później będę ten... No, oczywiście można tu też te robić. Szczególnie tu gdzieś, gdzie oni wchodzą. Stawiam takie coś, co ich podnosi do góry, wiecie. Dobra, i zjadam go, tak? Kurde, on zjada i nie może się ruszać wtedy. A nie, coś do mnie strzela z nieba. Tu jest jakieś leczenie. Słonko, lecz mnie. O, dobra, w końcu. Dajmy tu jakąś tą... Idealnie. No i go zjadam. No i to w trakcie tego jedzenia jesteśmy jakby najbardziej narażeni na ten. Najbardziej jesteśmy narażeni na śmierć. Uuu. Nie wiem, czy myśmy zjedli, czy nie. Kurczę, chyba żeśmy go zjedli, tylko nie było widać tego. Coś nas zabiło. Będziemy ćwiczyć to. Oczywiście im mocniejszego, najlepiej to im mocniejszego przeciwnika zjemy. Takiego trudniejszego do zabicia, tym lepiej. Trudne do zabicia są wszystkie te takie klasyk, jak heavy, ten, no, jak to się nazywa. A kurde, dobra, zjedliśmy go. Okej. Okej. No i co teraz?
Zjemy go, hehe. W sumie fajnie tak gdzieś z boku chodzić, wiecie. Nie może nikt nas strzelać w tym czasie, w którym my kogoś atakujemy, bo inaczej nas zabije. Po prostu gdzieś z boku dostaniemy strzał. Aj, kurde, nie trafiłem. No niestety, nie wiem czy sobie tego wolniejszego kopania pod ziemią nie wziąć, bo to trochę krócej trwa, ono jest szybsze, ale krócej trwa. Nie można się tak skradać. Ja nie wiem, co się z nimi dzieje czasem, wiecie? Dobra. Jemy go. Ach, połknij 3 zombiaki. No, połknęliśmy. Dobra, tego też. Hehe. No nie udało nam się go połknąć, niestety. Niestety. Dobra, zmienimy sobie klasę teraz na szybko. Byliśmy już chomperem, rzadko kiedy kaktusem gramy. Może ice kaktusem, co? Dobra. Lodowy kaktus. Moi drodzy, lodowy kaktus. Dobra. Oj, przejęli. Kurde, przejęli, no. Nie udało nam się obronić. Ten kaktus oczywiście powinien być snajperem, z daleka strzelać. Ja z nim dość blisko stałem, zaraz postaram się gdzieś odsunąć. Wiecie, dwa lodziki mamy lodowe na rękach. To jest oczywiście skin, czapkę zimową. To wszystko ja tutaj go ubrałem i takie moro też niebieskie, to też ja miałem gdzieś tam z kart wyciągnąłem. Bardzo fajnie, naprawdę świetnie to wygląda, no nie powiecie mi, że nie, że taki lodowy kaktus, on tak normalnie nie wygląda, ale ja go takiego zrobiłem i teraz mam takiego lodowego. Chodzi. O nie, oni tu. Oni tu budują teleport. To teraz to się wszystko wyjaśnia. Się zastanawiam, skąd oni się zbiorą za moimi plecami. Oni wszyscy teleportem tam wychodzą, dobra. Będzie ich tam trzeba zniszczyć w takim razie. Nie wiem, czy w ogóle zdążę. Okej. Kurde, za 17? Naprawdę za 17 to tylko bije? Że ja rozumiem, że jakbym go trafił 3 razy czy coś, to bym go zamroził, no ale 17 to jest mało. On ma, to mógł go się o 5-6 razy trafić, żeby mu cokolwiek zrobić poważniejszego. Już trochę wolno tej igły lecą od niego, kolce. Powiem wam, że sam nie wiem. Ten lodowy chyba jest średni, wiecie, on ma mniejszy damage niż zwykły, bo niby zamraża. Ale jeśli ja mam kogoś 5 razy trafić, żeby go zamrozić, to ja wolę 5 razy trafić i go zabić. Jeszcze mogę cytrusowego sprawdzić.
Aha, on takie coś robi, dobra. To teraz już czaję. Kurde, zginąłem, a oni teleport postawili. Coś ten kaktus mi nie służy. Piszuterem to bym tu zrobił miazgę. Ale widzę, że coś zabiłem chyba. O kurde, tam miałem dobrą pozycję, wiecie, strzelecką teraz widzę. Dobra, zabili mnie. Może na minę któryś wejdzie, co? Chyba nie. Dobra, zmieniamy charakter na Pishootera Plasma Pi. No i teraz pokażemy im, co to znaczy. Dobra. No, trochę im się tutaj, powiem wam, ciepło zrobiło, mi się wydaje. Tego się nie spodziewali. Bronimy się, bronimy. O kurde, zabiły mnie te... Ach, NPC idące, ja chciałem tam teleport, mogę się zamienić w tego strzelającego z karabinku. Dobra, teraz wszyscy na punkt, wszyscy na punkt. No kurde. Ale jeszcze sombrero bomba strzeliłem, no nie, no tylko jednego. Ale zabiłem jednego gracza. Przejęte już niestety, nie obroniliśmy tego. Więc kolejny punkt do bronienia. Powiem wam, ten Pishooter. Wyjdzie roślinka, czy nie? Wyszła, wyszła, strzela do nich. Strzela jeszcze do niego. Oj, powiem wam, że mam strasznie dużo killi, mimo że grałem jakimiś śmiesznymi klasami. A nasi koledzy niestety nic nie mają. O kurde, nie wiem, kto mnie zagryzł, czy ten mnie zastrzelił. Zastrzelił mnie, myślałem, że ten z tyłu mnie zagryzł, wiecie? One czasem dość szybko potrafią biegać. Nie, przejmują! O nie!
Wyszedłem do Windowsa, już wracam z powrotem. Coś pozabijałem, jednym strzałem kilku zabiłem, ale to niewiele pomogło, trzech chyba. To będzie trudne teraz. No to oni całkiem nieźle sobie radzą, wiecie, i tyle. Załatwił. Nie wiem, gdzie teleport będą chcieli postawić. Na tym końcówkę mapy jest bardzo łatwy sposób. Wystarczy, że oni będą się teleportować inżynierami do nas. Po prostu my nie mamy wtedy jak się bronić przed tym. Trochę moim zdaniem to jest trochę błąd w grze. Zresztą on to chyba zaraz zrobi. Nie, nie zdążył. Może nie wiedział o tym, że to się tak robi. Widzę, że inżynierowie idą na tamtą stronę, więc zakładam, że tam jest chyba ten... Teleport, co? Dobra, poszła. Teraz to chyba ich zginie trochę. Dwóch poszło. Niestety oni nie mają ticketów. To nie jest tak jak w Battlefieldzie, że my ich możemy... Że możemy im wykończyć, wiecie, power. Że już nie będą mogli się odradzać, a oni będą mogli ciągle, bo... Oj kurde. O, u góry stoi jedna. Widzieliście? Plasma Pi. Ale sobie miejsce znalazłem. Ja też tam się muszę dostać nad nich. Oni nie widzą chyba. Tego zabiliśmy. Dobra. Coś tutaj przechodzi, powiem wam. Kurde, dostał się. No i koniec. Przegraliśmy. Kurde. A myślałem, że nam się uda może na sam koniec. No nic, byli lepsi. Byli nic, w sumie nie kombinowali, po prostu wbiegali. Trochę prawą, trochę lewą. I niestety im się udało. A tak to jest. Zobaczyliście przynajmniej, przynajmniej jak się gra trzema klasami różnymi. Co jest dla mnie bardzo nietypowe. Bo ja zazwyczaj nie gram trzema klasami, tylko jedną. Całą grę, całe życie. I to tylko jedną bronią. Czy kupimy naklejki jeszcze na sam koniec? Jasne, że kupimy naklejki. Zobaczmy, co nam wypadło. Jakie pikselowe, fajne te... fajne okularki. Pixel glasses. A tutaj mamy oczywiście dwa kolejne elementy. I to by było na tyle, moi drodzy. Ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.